Jesteśmy? Czy jesteśmy? Słychać mnie? Widać mnie? To dobrze. Dzień dobry, ludzie, z tej strony Pixel, a to jest live. Livecepcja. Jest to live. Z Mr. Karoshiego. Czekajcie chwilę, bo ja muszę zobaczyć ten live. Ja go muszę zobaczyć. Co się nadaje? Według XP-ta się to nadaje. Proszę o chwilę cierpliwości. Starting soon. Bardzo fajnie. Prawdopodobnie się tak dzieje przez to, że mój internet jest po prostu kubkowy. I to, że przesyłam teraz film. Nie zacznę dopóki... No bo obiecuję, nie zacznę. Mam pełną baterię, co tam. To kubka. Więc ja poczekam. Jeszcze 12 minut. W ogóle jest mega obsówka, ludzie. Przepraszam was. O, jest. No, ja was strasznie przepraszam, że jest taka mega obsówka. No. Więc proszę, abyście zrozumieli, to nie jest naprawdę moja wina. Więc tak. Prawdopodobnie ten live będzie jeszcze raz uploadowany. Jak teraz on leci, bo go słyszycie, to on jest teraz na żywo, a tak to on jeszcze będzie uploadowany, ponieważ jeśli nie będzie ścin, to go jeszcze raz prześlę. Jeśli będą ściny, to go będę musiał jeszcze raz... Jeżeli będą ściny, to będę musiał zobaczyć... o co chodzi, jeśli będą się... Cinało, że będziecie najpierw słyszeć jedno, potem nagle urwie mi słowo i zaczniecie słyszeć drugie, to po prostu wam jeszcze raz by się tego live'a, bo naprawdę to naprawdę nie jest moja wina, tylko niestety ja już nie mogę nic z tym zrobić. Wiem, że tego właściwie nie powinienem się tłumaczyć, ale ja naprawdę jest mi sobie przykro. Więc pierwszą część możecie zobaczyć na pixelizestream.pl. Tam prawdopodobnie pojawił się pierwszy live, jak i drugi też będzie. Więc co, może zaczniemy. Więc będziecie mieli takie autentyczne potwierdzenie. Bezpiecznie, czekajcie, jeszcze chwila, muszę sobie solucję odpalić. Bo ja kompletnie nie ogarnę tej gry. Mr. Karoshi. Play through. Ogólnie miałem też taką obsługę techniczną, ponieważ obsługa techniczna, no niestety tak wyszło. Jak to jest dobra, 43. We'll be right back.
to stres człowieka, który robi z tego speedrun, tak zrobić w jednym poziomie. To się nazywa dopiero stres. Naszego bossa. Mówiłem, po zebraniu wszystkich monetek mamy... Ktoś oglądał poprzedniego lewa, co fajne. Tak, po zebraniu wszystkich monet mam dostęp do wszystkich poziomów. No, fajnie. Ale, jako iż źle mówiłem, to teraz możemy streamować z innej gry. Tak, z innej gry, więc teraz wyłączę tutaj wam na chwilę obraz. Trzeba wymienić karty w moim PSP. Dobra. Teraz będziemy grać w coś, co prawdopodobnie większej liczbie osób się spodoba.
To na pewno akurat. Jestem pewien, czy na pewno coś się spodoba, ale mam nadzieję, bo będę smutny. Ale lubię cię chyba, jak jestem smutny. Tak, oczywiście moje piękne zdjęcie, które jest wszędzie. Mam je na PS3, mam je na PSP, mam je nawet na tapecie. Więc możecie mnie pozwać za to, że używam tego zdjęcia wszędzie, ale cóż. Chyba to nie jest ta karta. To jest ta karta? To jest ta karta. Więc tak, to jest nowa. Proszę palić. No. Nowa Near Orbit. Near Orbit Vanguard Alliance. Jest to ze starej usługi PlayStation, która już niestety nie istnieje, czyli Minis. I to właśnie wchodziły takie gry po od 20 do 100 megabajtów i one były strasznie malutkie. I tam chyba za jedną grę to było 5 zł bodajże. Strasznie mało, ale bardzo dużo radości. Chyba nawet jest płyta UMD z jakimś takimi zebranymi właśnie minisami, tymi najlepszymi. A może to po prostu było jakaś taka edycja. Jest tak, jest to... Czekajcie, zmieni nazwę. N.O.V.A. Więc bardzo polecam, bo oczywiście jeśli ktoś jest graczem multiplayerowym, to ta gra mu się nie spodoba, ale... Więc rozpocznijmy sobie nową grę. I gram na oryginalny PSP. Więc zaczniemy sobie easy, bo na serio, jestem strasznie kiepski w tą grę, ale ją lubię. To jest chyba jedna strzelanka. Nie, liczcie raczej to i klonka. Którą bardzo lubię. Tak, bardzo lubię tą strzelankę, bo to jest strzelanka. To jest jak Xboxowe Halo. Tak to porównam, bo to jest jak takie typowe Halo. Czy na takich lagach, jakie były na Sonic Rivals, się uda w to grać, ale mam nadzieję, że się uda, bo inaczej będzie mi przykro. A pominiemy. Jak będziecie chcieli, to mogę nawet zrobić lecę. Use action buttons to rotate the camera. Okej, strasznie, że dawno w tą grę nie grałem. Więc gdyby to był emulator, dobra, pyk. Use the analog stick to walk to the waypoints displayed. W razie to strasznie nie wygląda. Halo. Aim and fire at the simulated target. Now, please reload the left button. Press the right button to change weapons. The shield depletes when taking damage, but regenerates when not under fire. When fighting multiple hostiles, you can use your paralyze ability with the down button, but it will consume some of your... Follow the navigation compass to the ship we provided for you. Okay. Press select buttons to see your current objective in the goals screen. You can jump over obstacles with the L button. I see you're quite used to it. Very good. There's a shuttle waiting for you at the beach. Okay. This is bardzo dobrze. W ogóle fabuła jest jak w każdej grze z przyszłości. To znaczy, że... Hostile detected. Defend yourself. Dobra.
No, przecież. Tutaj się będzie ładowało, ja sobie coś zobaczę przy okazji. Wait a while. Okej. Tutaj okej, tutaj tu. Myk, myk. Bardzo smutno. Pewnie później wszyscy będą mówić, że no nie, że kiedy był ten raj. Nie, że chciałem na niego przyjść. No to prawdopodobnie, jeśli nam się spodoba to, że robię live na YouTube'a, to będę trochę nieszczęsny już na YouTube. Aczkolwiek na Hitboxie się lepiej robi, ponieważ tam nie masz ciny, nie masz takiego dużego opóźnienia. Więc zadecydujcie sobie, napiszcie w komentarzach, jeśli oczywiście zobaczycie to. To się tam wysyła. Podczas tego live streama będzie właśnie ten odcinek, więc nie ma czym zrobić. Ale tutaj się ma. Mariusza, dzięki. It seems we now know what happened to the crew. Please continue to investigate this vessel so that we may learn more. Mariusz. Jestem. Gdzie jesteś? Jest to na PS3, bo gdyby było, to bym sobie kupił chętnie to na PS3, żeby mógłbym z tego wtedy nagrać w HD. Ja wiecie co sprawdzę teraz? Będę na sklep Sony, w ogóle mam tutaj sklep Sony takie ho ho ho. Ej właśnie, może na japońskim będzie, bo na amerykańskim. Znając życie pewnie na amerykańskim albo japońskim będzie. Wpiszę n.o.v. Będzie? Nie ma. Zaczekajcie, wyloguję się. I teraz wejdę na japoński. Jeszcze raz. Zmienię ten PlayStation moc. Co ja patrzę?
tutaj zmienić jakoś. Czekajcie, sorry. Czy mi automatycznie wybierze PLPL, czy no use... No oczywiście. Więcej. Nie wierzę. Podpalę tłumacz. Na stronę stawi się tłumaczenia. PSP. Wersja próbna, ok. Elementy, ścieżka. Kategorii potrzeb, imieniu producenta, nowa zawartość. To jest ta aplikacja Playview. Dobra, najwidoczniej nie ma. Co ja patrzę? Najwidoczniej nie ma tego. Ja w ogóle, jeśli chcecie, to mogę zrobić maraton Locoroco. Kto zna, ten jest fajny. Dobra. Według mojego YouTube'a gramy już 2 minuty 40 sekund, więc mamy sporo chyba czasu na... Według mojego czasu to gramy już ponad chyba 20 minut. Więc i teraz pytanie ktoś. Ej, co tam było? Andrzej. Coś wypił. A o. Nie wiem, to zły pomysł. Misja ukończona, ale oczywiście za pierwszym razem i na 100 pro. Oczywiście chyba nie będę z tej gry nagrywał, ponieważ czemu nie? To jest taka idealna gra na live stream, żeby sobie pogadać. Szkoda, że pomidorowego nie ma. Aż mu napiszę, czy jest. We must investigate the warehouse deck upstairs. W ogóle widzieliście dzisiejszy filmik z Sonica Genesis pomidorowego? Ja czekam na takiej dziwnej okazji. Careful, the bay door is malfunctioning. Get to the nearest exit. O, powietrze nam zatuje. I właśnie jak podskoczyłem, to teraz właśnie po prostu stało się coś, co nie powinno się stać. Czyli... dziwne. Dobra. Więc idziemy dalej. Ej, Janek! Cześć! Historycznie.
mógłbyś wstać z tego. Halo, ta podłoga jest brudna. Możesz wstać, byś się podjął. Co byście pierwsze zrobili, gdyby cały statek był opanowany przez kosmitów, wasi przyjaciele by byli atakowani przez tych kosmitów? Prawdopodobnie tak właściwie nie ma żadnego ratunku dla nich, tak właściwie już umierają właśnie w tej chwili. A wy jesteście jedną osobą, która ma jakieś szanse na przeżycie i może się skontaktować z cywilizacją, na przykład przez jakąś kapsułę ratunkową, i ma jakiś kontakt z ziemią, to co robicie? Zostajecie na tym statku, czy wysadzacie go w powietrze, aby kosmici nie mieli prawa właściwie przeżyć? No, ja bym wysadził. Nikt nie pisze, to jest smutne. Odświeżę sobie ten stream. Bo nie sądzę, że streamujemy dopiero 3 minuty. To jest niemożliwe. Czekajcie. Na moment. 3 minuty. No, no chyba właśnie za chwilę się prze... Czy mnie przypadkiem tu nie było? Lol. I see you found a shotgun. It performs well at close range, but is poor for long. I can't let you live. Cytat. Smuteczek, bo kabel komponent mi się skrzemił od Zuckerberga. Nie mogę teraz nagrywać. Jest to bardzo smutne. It appears the door to the central computer room is locked. I'll guide you to a vulnerable computer to hack. Więc dopiero od kwietnia mogą się pojawiać jakieś materiały z PS3. Chociaż nagrałem Sonic Adventure DX, więc to może... Brawo Pixel, własnym granatem. Prawie się zabiłeś. Jesteś genialny. Masz największe szanse na przeżycie. 2 na 10. Ciekawe, czy ktoś zrobił speedrun z tej gry, tak właśnie. Jak już tam rozbudowałem, to jest taka sekcja, że to jest spoiler, więc jak ktoś nie chce, to jest taka sekcja, która odwraca w kosmosie, znaczy, że chodzę po brzegu tych. Muszę przejść z jednego punktu statku do drugiego. No i ja to zliczyłem, że wszystko przeze mnie przeładziło. Hey brother, there's an ammo crate near me. It's too late for me. Hack the crate, get some. Dobra, dobra, Andrzej, spoko. O. Wow, to właśnie tak ludzie hakują. Fajnie. Ciekawe,
tak skakować pentagon. No, tu nie jest. Musi być symetrycznie, ja nie potrafię rzeczy jakichś zrobić niesymetrycznie. Oczywiście ja wersja nie jestem kubkowy, ale... The doors open. Please proceed, Captain. Proceed. No nie, co ja mam? Dobra. Ej, co ja narysowałem? W ogóle chcielibyście na was symulator kozy? Mógłbym zrobić. Ej, to ja narysowałem. To jest Warszawa. A tu też narysowałem. To jest Nessie. Po zrelaku mapy. W ogóle. Błagam, że nikt mnie teraz nie zaatakuje. Stary, jeszcze żyjesz. Możesz ze mną iść. Rozumiesz? Możesz ze mną iść. Mogę ci pomóc stać. Logika w tej grze jest czasami durna. Chwilę. O. Przesłał się właśnie film. Czy na pewno się przesłał? Przesłał się, no co mogę już to zamknąć. O, teraz już nie mam lagów w ogóle na streamie, z którym streamujemy 7 minut. To jest takie żałosne. Ale czuję, że dłużej streamujemy. Już przed chwilą było 19.29, teraz 7, teraz 19.39, już ponad 10, co najmniej pół godziny już streamuję. Co chodzi? Czyżby się nie zapisało jakieś 27, 23 minuty live'a? Jak tak, to nie fajnie, będę musiał to naprawić i wysłuchać tego live'a na pixelystream.pl. Słabo. Gdzie są ufoki? Dobra, rozumiem, że to musimy skończyć kompletnie. Good. Now that you have the self-destruct codes, I'll direct you to the bridge. A, kody. Ej, co jest? Ej, chodź! Rozumiem, że chyba słyszycie tę muzykę. Czekajcie chwilę.
wyłącz na chwilę audio. A wy mnie w ogóle prawie nie słyszycie. Czekajcie chwilę. A teraz jak? Test, 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 test. A wy mnie w ogóle prawie nie słyszycie. Czekajcie chwilę. Dobra. A teraz jak? Test, 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 test. A wy mnie w ogóle prawie... O Jezu, jaka incepcja. Dobra. Teraz możemy ruszać. Ale serio, niech się przyzna ten, który ogląda. Chyba, że ogląda jakaś przypadkowa osoba. No to też miło, właściwie. Czy wyskoczy mi teraz? No, oczywiście, no skąd ja wiedziałem. Proszę bardzo, jak tutaj... Refleksik, kurde, no. Wiecie, ja mam tutaj jakieś... kilka milisekund opóźnienia między tym, co ja robię na konsoli, a tym, co widzę prawdopodobnie, więc to właściwie odsuwam się później niż to widzę na ekranie, więc jest to dosyć problematyczne, bo bądź co bądź tu w strzelance jest to chyba jak najbardziej... A czy ja coś teraz z game breakowałem, że podskoczyłem, bo coś tak walnęło, ale to prawdopodobnie było fabularne. No dobra. Szkoda, że nie ma pomidorowego. Byśmy sobie pogadali na jakiś temat. A może jest? Nie ma. Napisałem mu jesteś. I on nie jest. Więc zapamiętajcie sobie, że pomidorowy nie jest. To jest najbardziej... Dobra, i to są lasy, które zabijają. To właściwie tłumaczyłem sobie, że to jest gaz, jak bierzemy... Ała. Okej, okay, rozumiem, że to jest, że ta nasza zbroja jest tego się jak żywy nanotek z Ratchet & Clank'a, w sensie, że odnawia nam życie, jak stoimy. Nieźle. Ała. Won. Mógł to być tak? Jakie cheaty. Chłe. Ja mogłem to wykorzystać, że to jest tutaj. No dobra. Kurde, fajnie, że miałem przeładowany pistolet. Ale fajnie. A co? No co, cwaniaka? No co, cwaniaka? No, kto pierwszy umarł? A ty słaby jesteś. Ała. Dobra. Okej. W ogóle śmieszna sprawa. Mam mikrofon nastawiony na fulla, bo ten mikrofon jest strasznie cichutki. Czy ja mogę jakoś to ustawić? Mówiłeś pogłośnie mikro... Nie, ja po prostu muszę sobie kupić jakiś nowy mikrofon. Wtedy mnie będzie bardzo głośno słychać. Bo jeśli mnie teraz głośno nie słychać, to ja się poddaję. Okej, jeden załatwiony, drugi załatwiony. Ale by to fajnie było na multiplayerze. Nie ogarniam w ogóle strzelanek, ale... wyjątkowo tą strzelankę znaczy, że jestem... fajny? Nie, może. Ja myślałem, że on lata. Nie wchodź po tych schodach. Nie wchodź po tych schodach. Co za cham. Dobra. Yes. Czy któryś wypuścił amunicję przypadkiem? Nie. Przydałoby się. W
pojedę, ale mi się zimno zrobiło. Skacz sobie po windzie. A czemu nie ma fajnej muzyki? W windach zawsze jest fajna muzyka. Znaczy w takich szpitalnych, ale okej. Jest! 23 headshoty. Playtime 23 minuty i 25 sekund. I weźcie mi powiedzcie, jak to jest możliwe, że live mi wskazuje 14 minut. Może to, nie wiem, jest to czas odświeżenia, ale proszę was. Coś tu jest chyba nie tak. Oła. I tak, miałem problemy techniczne w związku z tym, że XSplit mi przez jakąś chwilę nie obsługiwał, nie obsługuje, tylko nie chciał obsługiwać, pardon, EasyCapa. Nie mam pojęcia. The only option is extremely dangerous, but I'm afraid there's no other. I've activated your masters, but you'll have to manage your oxygen supply. Use the storage chambers along the way to catch your breath. Okej. No to lecimy. Spoko. Ała. Już tak jest wejścia. Okej. Rozumiem, że w wielu miejscach mnie nie chcą, ale okej, nie trzeba mi tak od razu bić, wystarczy powiedzieć. Ja sobie pójdę. Mnie nie lubią. No siema, siema. Siema. Siema Andrzej. Siema Romek. Siema Stachu. Jak tam na twoim dachu? Stwierdzam, że mi go po twojej minie. Ha, ha. Tu. Dobra, 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 Pixel, dawaj, dawaj, bo się udusz, jest. I located a small armory on the deck below. There's ammo and some new gadgets, if you are willing to do that. Au, 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 au. Ała. Dobra. Co jest za tym, że... LOL. O. Ale kupa. Dobra. Jej. A nie wiem, ja co mam rozwalić, czy co? Co z tym zrobić? To było ammo? Co? Nie mogę wziąć nad bagaż ammo? Ach, chamstwo. A mi się skończy ammo? W ogóle zauważyliście to, że prawie w każdym shooterze pistolet ma nieskończoną amunicję? Why? Rozumiem, w takiej grze, w której nie da się walczyć bronią. Wiecie, taką... mów Pixel. Nie da się walczyć bronią z bliska, tylko normalnie taką dystansową, ale no proszę was, w każdym shooterze. Oła. Jestem ciekaw, czy nowa jest na gry online. Bo jeśli nie ma, to unsub. Kapujecie? Unsub. O. Jest. W.A. A, bo to się jeszcze z kropką pisze. Sorry. Ja nie mogę. Ej, ogarniacie, że gry online nie wykrywa.